Dobry wieczór, witam w programie Liberalna Niedziela, w którym z wolnościowej perspektywy komentuję bieżące wydarzenia polityczne. Dziś w programie powiem o wyborach samorządowych w Warszawie, w tym o wystawieniu Marka Jakubiaka na kandydata na prezydenta przez ruch Kukiz15, o kulisach negocjacji tzw. koalicji obywatelskiej w Gdyni, ujawnionych przez Bartłomieja Austena, który miał być kandydatem Nowoczesnej, ale który właśnie z powodu rozwoju sytuacji wystąpił z Nowoczesnej, o oderwaniu od rzeczywistości ruchów antymiejskich w Warszawie i o tym, jak ich wizja miasta jest sprzeczna z faktycznymi potrzebami mieszkańców, oraz o moim wczorajszym udziale w programie Studio Polska w TVP Info. Więc na temat wyborów samorządowych wiemy już coraz więcej. Ruch Kukiz15, który przez długi czas wahał się, czy wystawić na kandydata na prezydenta wicemarszałka Stanisława Tyszkę, czy też Marka Jakubiaka, zdecydował się na wystawienie właśnie Marka Jakubiaka, przedsiębiorcy, posła. Moim zdaniem lepiej by było, gdyby wystawili Stanisława Tyszkę. Tyszka jest osobą mniej kontrowersyjną, a jednocześnie niewątpliwie osobą o poglądach jednoznacznie wolnościowych. Gdyby kandydatem ruchu Kukiz15 był Stanisław Tyszka, właściwie w tej chwili miałbym bardzo jasny wybór. Byłby to kandydat, na którego bym zagłosował. W sytuacji, w której wystawili Marka Jakubiaka, ja nie mogę go skreślić, jeśli chodzi o grono potencjalnych kandydatów, bo wciąż jest jednym z najlepszych, ale jednak budzi wiele kontrowersji. Pamiętajmy, że do tej pory Jakubiak nie przeprosił za tę, no, niechlubną wypowiedź na temat mniejszości seksualnych adresowaną w odpowiedzi do Dariusza Michalczewskiego. Pamiętajmy o tym, że Marek Jakubiak w ostatnim czasie parokrotnie mówił o tym, że jest zwolennikiem przywrócenia tak zwanej służby wojskowej, czyli mówiąc po polsku wojskowego niewolnictwa. Natomiast trzeba też wziąć na plus, że Marek Jakubiak niewątpliwie ma liberalne poglądy gospodarcze. Wiele mówi o potrzebie obniżenia podatków. Z tego powodu biorę go pod uwagę jako potencjalnego kandydata na prezydenta Warszawy, natomiast oczywiście czekam tutaj na program miejski. W tej chwili nie wiem, czy Marek Jakubiak, podobnie jak Stanisław Tyszka, będzie bronił zmotoryzowanych mieszkańców Warszawy przed takimi antysamochodowymi postulatami, czy też nie. Poczekam, ocenię, jest to jedna z opcji. Innym potencjalnym kandydatem godnym uwagi jest Jacek Wojciechowicz, który przez długi czas był wiceprezydentem Warszawy, potem stał się takim kozłem ofiarnym przy okazji afery prywatyzacyjnej, z którą raczej nie miał najmniejszych tak naprawdę związków. Wojciechowicz ma całkiem rozsądną wizję polityki miejskiej. On nie jest może jakimś zdecydowanym zwolennikiem ruchu samochodowego, ale na pewno nie ma takich planów ideologicznego wykluczania kierowców z miasta. Zwraca także uwagę na ważne inwestycje, jakie są Warszawie potrzebne, w szczególności te dotyczące zszywania lewego i prawego brzegu Wisły. Warto zwrócić uwagę, że był zawsze zwolennikiem budowy mostu Krasińskiego, tego mostu, który naprawdę jest niezbędny zarówno dla Żoliborza, jak i Targówka, a który został opóźniony o wiele lat przez takich właśnie antymiejskich ideologów, właśnie antysamochodowych. Czytałem książkę Jacka Wojciechowicza, która się ostatnio ukazała. On tam świetnie opisał kulisy Platformy Obywatelskiej, to jak ta partia przeistaczała się w taki bezideowy twór, jednocześnie w jaki sposób prowadzone było wewnętrzne zarządzanie Platformą Obywatelską. To jest dosyć zbieżne z moimi obserwacjami. Nie wiem tylko, czy obraz reprywatyzacji, jaki tam przedstawia, jest rzeczywiście wyjaśniający wszelkie szczegóły. Mam podobne do niego podejście, że reprywatyzację właściwym spadkobiercom należy przeprowadzać. Natomiast oczywiście należy eliminować oszustów i tutaj Wojciechowicz przedstawił podobną wizję. Nie wiem natomiast, czy trochę nie na wyrost usprawiedliwił, czy uniewinnił
udział jednego z innych wiceprezydentów, który dalej pozostaje wiceprezydentem Warszawy. Wojciechowicz uważał, że ta osoba nie miała związku z aferą reprywatyzacyjną, a mam informację od wielu osób bezpośrednio w sprawy zaangażowanych, że akurat ten wiceprezydent, który wiceprezydentem pozostaje, związki miał o wiele, wiele większe z tą aferą. Gdynia. Bartłomiej Austen, publicysta Liberté, a jednocześnie do niedawna przedstawiany jako kandydat na prezydenta Gdyni ze strony Nowoczesnej, w tym tygodniu zrezygnował z kandydowania na prezydenta Gdyni, z kandydowania na jakiekolwiek funkcje w gdyńskim samorządzie i, co bardzo istotne, wystąpił z Nowoczesnej. Austen na swoim blogu, w swoim oświadczeniu, który zatytułował po prostu kropka, koniec, przedstawił, jak wyglądały negocjacje tak zwanej koalicji obywatelskiej wewnątrz pomorskich struktur. O ile Austen, w przeciwieństwie do mnie, był zdania, że koalicja ugrupowań opozycyjnych jest niezbędna i tę współpracę właśnie z Platformą i pozostałymi Nowoczesna powinna była podejmować, ja, jak Państwo doskonale wiedzą, byłem zdecydowanie przeciwny jakiejkolwiek współpracy z Platformą, ale czytając oświadczenie Austena, mam takie wrażenie, że właśnie Bartłomiej Austen się przekonał, że to, co nie mogło się udać, to znaczy, że nie mogła się udać koalicja z Platformą Obywatelską, to właściwie było przesądzone. I faktycznie tak było. Gdyńska Nowoczesna najpierw na o wiele lepszych warunkach dogadała się, jeśli chodzi o porozumienia koalicyjne z SLD, ale tutaj nie było akceptacji posłanki Ewy Lieder. Natomiast tak naprawdę, Austen pisze, decydująca okazała się postawa Platformy Obywatelskiej, bo to nie miała być właśnie koalicja wyłącznie Nowoczesnej i SLD, ale taka szeroka koalicja opozycji, jakiej wielu chciało. Decydująca okazała się postawa Platformy Obywatelskiej, która tej koalicji od początku nie chciała, co mi oświadczył osobiście Tadeusz Aziewicz na naszych dwóch pierwszych spotkaniach, pisze Bartłomiej Austen. Potem podaje przykłady tego, że Platforma Obywatelska te rozmowy koalicyjne torpedowała albo dawała warunki takie, że owszem, przedstawiciele SLD, KOD-u i Nowoczesnej, co istotne, mogą się znaleźć na listach, ale pod warunkiem, że będą na miejscach niebiorących, że będą startowali z nie swoich okręgów, a dobre miejsca będą mieli ci kandydaci, którzy są z Platformy, którzy mają osobiste znajomości, na przykład ze Sławomirem Neumannem, nie zaś osoby, które są z Nowoczesnej. I Austen dalej dochodzi do oczywistych dla mnie wniosków, takich, które właściwie ja przewidywałem w całym kraju, a Austen to potwierdza, że ta sytuacja z perspektywy Gdyni, ja mogę od siebie dodać, że z całego kraju też, przypomina reanimowanie poprzez Nowoczesną zombie, jaką jest dziś pomorska Platforma. Myślę, że to samo dotyczy reszty kraju. I teraz dalej czytamy. Na Pomorzu, mimo stosunkowo mocnych struktur Nowoczesnej na tle kraju, nie udało się nigdzie, podkreślam, nigdzie wynegocjować w ramach Koalicji Obywatelskiej czy prezydenta z Nowoczesnej, czy też kandydata na burmistrza, wójta, czy nawet sołtysa. Potem oczywiście mowa też o tej żenującej kampanii billboardowej, gdzie Platforma oskarża wszystkich o zabieranie pieniędzy, tylko zapomina o tym, że sama też zabierała. Konkluzja Austena jest taka, że celem tak naprawdę Platformy Obywatelskiej nawet nie jest pokonanie PiS-u, celem Platformy Obywatelskiej jest zagwarantowanie stołków swoim działaczom. Razem z Bartłomiejem Austenem, jak wiemy, odeszło kilkanaście osób z Gdyni, czyli de facto pewnie połowa gdyńskich struktur Nowoczesnej.
Dlaczego tak dużo czasu poświęcam temu oświadczeniu? No bardzo mi ja jestem podobny jak ja był członkiem Rady Krajowej Nowoczesnej. Mam wrażenie, że dochodzi do tych samych wniosków, do których ja doszedłem, mimo że, jak zaznaczyłem, był wcześniej zwolennikiem takiej koalicji. I teraz właśnie wskazuje na to, że jeśli nie zmieni się ta sytuacja, jeśli nie zmieni się to konserwowanie stołków przez Platformę Obywatelską, to opozycja kolejne wybory samorządowe, europarlamentarne, wreszcie parlamentarne przegra. Słuszna konkluzja. Moim zdaniem było to do przewidzenia. Platforma Obywatelska jest partnerem kompletnie niewiarygodnym i nikt o wolnościowych poglądach na kandydatów Platformy Obywatelskiej głosować nie powinien, a jeśli Nowoczesna wspiera tę fikcję, no to również działa przeciwko sprawie wolności. Krótko o ruchach antymiejskich. Przedstawicielka ruchu antymiejskiego, która ruchów antymiejskich w Warszawie, tej koalicji pod auspicjami organizacji Miasto jest Nasze, kandydatka na prezydenta Justyna Glusman, która najpierw chciała wyrzucić samochody z centrum, teraz chce, żeby nie budować metra. Wskazywała na grafikach, te grafiki właśnie dzieliła antymiejska organizacja Miasto jest Nasze, że tak naprawdę najważniejsze są autobusy i powinniśmy inwestować tylko w kolejne buspasy. To właśnie te absurdalne pomysły pokazują kompletne oderwanie od rzeczywistości tych ludzi. Dla nich nie jest ważne, żeby ludzie się mogli wygodnie przemieszczać po mieście. Dla nich ważne jest to, żeby po prostu ludziom utrudnić życie i żeby ludzie mieli się podporządkowywać temu, co sobie aktywiści antymiejscy wymyślą. Samochód jest najwygodniejszym środkiem transportu dla większości społeczeństwa, wyrzućmy samochody. No, alternatywą dla samochodu rzeczywiście najczęściej bywa komunikacja szynowa, w szczególności metro, to teraz im się nie podoba metro. Teraz będą chcieli, żebyśmy się tłoczyli w najbardziej niewygodnym środku transportu, to znaczy w autobusach powolnych, zatrzymujących się na każdym przystanku, jadących w tłoku, często wymagających przesiadek, to jest długi czas podróży, niski komfort, duże uzależnienie od rozkładów często kilku linii. To jest właśnie to oderwanie od rzeczywistości ruchów antymiejskich. Pod żadnym, absolutnie żadnym pozorem nie głosujmy na osoby pokroju Glusman, Śpiewaka i innych właśnie takich ideologów, już nie tylko antysamochodowych, ale też jeśli chodzi o jakąkolwiek rozsądną komunikację zbiorową. Wczoraj, jak często wziąłem udział w programie Studio Polska w TVP Info, jeśli ktoś nie oglądał na żywo, zachęcam do obejrzenia w internecie. Mówiłem tam de facto o trzech rzeczach. Mówiłem o kłamstwie premiera Morawieckiego, którego fantazja tak poniosła, że uznał się za negocjatora przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Mówiłem o rolnictwie. W programie większość osób mówiła, kto da więcej dopłat, a kto rolnictwu szkodzi, odbierając, prywatyzując i tak dalej. Wszyscy tak naprawdę przedstawiali taki socjalistyczny punkt widzenia prezentowany, czy to przez PiS, czy to przez PSL, że rolnictwo trzeba regulować, dopłacać i tak dalej. Tymczasem jest dokładnie na odwrót. Rolnictwo to sektor gospodarki, który powinien podlegać normalnym zasadom gry rynkowej. To powinien być wolny, nieregulowany sektor. Powinno się znieść ustawę o zakazie handlu ziemią rolną, bo de facto taki jest teraz skutek, bo właśnie problemem polskiego rolnictwa jest to, że mamy zbyt rozdrobnione gospodarstwa, że trudno prowadzić rolniczy biznes, a to jest po prostu biznes i to powinien być biznes, a nie jakieś jajko, które politycy powinni nieść w rękach. Mówiłem też o wyroku Federalnego Trybunału Sprawiedliwości w Niemczech w sprawie telewizji CDF i tego głupiego określenia polskie obozy śmierci. Określenie jest oczywiście idiotyczne, natomiast powinniśmy też myśleć o wolności słowa, to po pierwsze. Ja jestem przeciwny temu, żeby sądownie ścigać mówienie głupot, bo gdyby sądownie ścigać mówienie głupot, to politycy pewnie wszystkich głównych partii siedzieliby w więzieniach. Tak być jednak nie powinno.
Wolność słowa oznacza również wolność do mówienia takich głupot, jak właśnie to określenie polskie obozy śmierci, mimo że wiemy, że jest ono nieprawdziwe. No ale też warto zwrócić uwagę, Trybunał Niemiecki nie mówił o tym wprost, ale sytuacją nierespektowania wyroków polskich sądów przez sądy innych krajów Unii Europejskiej będziemy mieć do czynienia coraz częściej, no bo nie będą respektowane wyroki polskich sądów w sytuacji, kiedy nie mamy praworządności w Polsce, kiedy PiS przejmuje sądownictwo. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.